Pani minister, jaki pani czuje tutaj klimat na tej hali? Przede wszystkim widzę uśmiechnięte buzie uczniów, jak wchodzę, co pokazuje, że to jest duże święto przede wszystkim dla nich. I tak naprawdę dla nich też staraliśmy się o te środki, dla nich była tworzona ta hala. Dla obecnych uczniów, dla tych, którzy tutaj będą chcieli kiedyś przyjść, będzie to pewnie jakiś magnes poza kwestiami ważnymi, merytorycznymi, nauką. To jednak sport w życiu młodzieży jest bardzo często taki priorytetowy. Czyli warto było wydeptać te pieniądze w Ministerstwie Sportu? Warto było, ja się zawsze cieszę, kiedy takie pieniądze uda się sprowadzić do naszego regionu, a tutaj szczególnie, bo przecież to nie jest pierwsza i jak wiemy nie ostatnia szkoła dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu. Mamy również wybudowany stadion lekkoatletyczny. O tym wszystkim często też rozmawiam z panią wiceminister Anną Krupką, z panem wiceministrem Jackiem Osuchem, z ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem, wskazując im, że warto, żeby te wszystkie obiekty zobaczyli na żywo, a nie tylko znali z opowiadań. Mam nadzieję, że kiedyś uda ich się tutaj zaprosić. Zapytam, a robi wrażenie? Robi, nie? To znaczy, to jest największa, dzisiaj mogę tak z dumą powiedzieć, że to jest największa hala widowiskowo-sportowa w Szczecinku, ponieważ ona ma ponad 350 miejsc tutaj na widownię. Hala, która spełnia wszystkie standardy związane z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, kosza, centralne boisko do piłki siatkowej, trzy boczne boiska, zastosowane elektroniczne kotary dzielące to, co jest związane z podziałem tych boisk. Hala, która ma pełne zaplecze również, jeżeli chodzi o tą część socjalno-bytową. Dodatkowo na hali są dwie duże sale takie dodatkowe. Zakładamy, że jedna będzie przeznaczona na fitness, a druga będzie przeznaczona na siłownię. Myślę, że tak jak widzimy, duży przestrzenny parking, gdzie zawsze jest problem z tymi parkingami, więc ona te wszystkie standardy spełnia. Całkowity koszt jej realizacji to jest 12 845 tysięcy złotych. I tak to jest, uważam, dobra cena, jeżeli chodzi o proces związany z realizacją tego przedsięwzięcia. Co ważne, 4,5 miliona to jest dotacja z Ministerstwa Sportu. Największa możliwa dotacja. Jestem dumny z tego, że nasza największa szkoła, KEN, to 632 uczniów, ona będzie się miała niesamowite warunki. Myślę, że będziemy mogli spokojnie na bazie tejże hali organizować wiele różnego rodzaju imprez, nie tylko sportowych. Chciałbym i moim marzeniem jest, żeby tutaj zbudować świetną piłkę siatkową. Tak? Ja jestem fanem piłki siatkowej, to jest najbardziej kulturalna dyscyplina w grach zespołowych i myślę, że te warunki właśnie są ku temu kapitalnie stworzone, więc dzisiaj już w zasadzie powiem, uważam to za pewien etap zamknięty, myślę o drugiej hali, która w zasadzie się buduje, a też z panią minister rozmawiam o następnej hali, jakim niewątpliwie jest hala do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zresztą 3 dni temu otrzymałem już pozwolenie na budowę i do tego się też przygotowujemy, aby można było wesprzeć tą halę również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu. Młodzi ludzie teraz bardziej chętnie będą chcieli chodzić na WF? Myślę, że nie chcę za nich mówić, ale kiedy przyprowadzaliśmy tutaj młodych ludzi, to oni rzeczywiście robili, znaczy robiło to na nich ogromne wrażenie i myślę, że chętniej na pewno, dlatego że ta nasza sala malutka no, nie spełniała pewnych wymogów i wiadomo, pewne dyscypliny trudno jest uprawiać w takich warunkach, natomiast ta spełnia wszystkie i myślę, że młodzież będzie chętniejsza, już się deklarują. Na pewno dla całej społeczności właśnie tej szkoły to jest ogromne wydarzenie w jej historii. No i przede wszystkim właśnie możliwość uprawiania sportu. Tu przed chwileczką usłyszałem też, że jest bardzo dużo chłopców w tej szkole, więc a szczególnie te właśnie gry zespołowe będą odbywały się no, pod dachem. No, pogoda nie zawsze sprzyja.